Dzień dobry, wtorek 21 maja, witam się z wami w pięknym dniu u nas, po prostu błękitne niebo, słońce świeci w pełni, jest przyjemnie, jest ciepło, zaczynamy dzień, na balkonie powiem wam stopni, o dzień dobry Marzenko. Dzień dobry, właśnie patrzę przez okno, piękna pogoda u nas, rano, dosyć wcześnie wychodzimy i aż nie chce mi się wierzyć, że czekać dobra chyba w niedzielę. W okolicach Gniezna i Poznania gradobicie, po prostu ale takie jakie? Potężne gradobicie, straty sadowników i do dziś sprzątają, już drugi dzień sprzątają tam. Także po prostu aż nie chce mi się w to wierzyć. No. To są właśnie efekty tej pogody. No, ale to współczuję, naprawdę, no, to jest coś strasznego. Dobra, my słuchajcie, wychodzimy, jedziemy do szkoły, sprawdzimy tylko temperaturę na balkonie. Póki co stopni 17, więc jest i tak przyjemnie jak na poranek, niebo po prostu żyleta. Oczywiście poranny challenge, jakby nie było. Uwaga, łapka w górę. Pięknie, za pierwszym razem. Nauczyłem się tak perfekcyjnie tego robić, że miodzie. Idziemy. Jeszcze ma krótka wizyta po bułki. Musimy jeszcze załatwić dwie sprawy, mianowicie wyjaśnić jedną rzecz. Podjechać i jeszcze paczkę odebrać, ponieważ przyszedł, słuchajcie, klej do tapet. Bo ja już powiem wam, przekonałem się do tego kleju rozrobionego, takiej gotowej masy. On jest rewelacyjny, rzekłbym, ponieważ fajnie się go nakłada, jest bardzo wydajny, bardzo dobrze trzyma. Nie będę rozrabiał żadnego kleju w proszku. Tylko po prostu biorę i daję taki. Muszę się zająć teraz na szybko tą matą, ponieważ ona się ciągle przesuwa tu. Nie wiem, chyba przez to, jak się jeździ. Blokuje tu to zamknięcie, no i czasami klapa się nie domyka, więc trzeba wtedy dociskać. Także jeszcze to zrobię, Marzenka już poszła do sklepu. Także chwilę mam. Przy okazji jeszcze pochowałem te wszystkie miotełki zimowe, skrobaczki, takie te rzeczy, bo niepotrzebne to jest teraz, a tylko zajmuje miejsce. Tu muszę to włożyć, o. Dobra, zamontowane. Teraz tylko włożyć tą matę, sprzęty, graty i gotowe. Zrobione, zamknięte, można iść do Marzenki, ale powiem wam, jest pięknie. Jak to powietrze pachnie, rewelacja. O, wybór kwiatka jest dzisiaj słaby, coś. Jakieś róże w granicach są jedynie. A może pączuś by wszedł, chociaż nie, nie, chyba nie. A chcesz taką pączkę z ziarnami? Obojętnie. Dobra. Widziałeś, jest tylko 3,5%. Tak? To może jedno na spróbowanie weźmiemy. Chociaż zawsze kupujemy 2,0, nie? I tak. 2,0, ale różnie, nie? Też mamy. No, rzadko mamy 3,2. Na spróbowanie bym wziął. Czy też wziął 6 od razu. Do kawy może być dobre. Nie, no bez przesady z tymi 6. Ale wiesz co, fajne co jest to? Zgnieć plastik metal. Sprawdź lokalnego odbiorcy odpadów. No bo teraz zrobili tak, że te opakowania z mleka jest tak, że ta nakrętka. No to wszystko, napoje też. I wtedy to jest znak. To jest informacja dla użytkownika, że gdzie wyrzucić? Do plastiku. Ale właśnie. Co do segregacji odpadów, to powiem wam, zrobili badania. Najlepiej segregują małe dzieci, osoby starsze, w średnim wieku, a najgorzej młodzież. Bo im się nie chce myśleć, gdzie są. A to dziwnie, bo edukacja właśnie, bardzo dużo jest takich programów edukacyjnych i w szkołach. No i dlatego dzieci bardzo dobrze segregują. No dobrze, ale młodzież też przecież. A im się nie chce po prostu. Oni wiedzą, ale im się nie chce. No, takie są badania wyszły. Dobra, idziemy. Pączka sobie chciałem kupić, ale stwierdziłem, że nie. Bo jak dzień nie będę podjeżdżał po pączka, to będę wyglądać pączek już całkowicie. A latujcie. Będziesz? Ale jest zimny, dobra, bo musi być zimny, nie może być ciepły. Tak. Można, jak to działa? Normalnie, tak? Bierzesz tu, kładziesz, nie wiem, gdzie to dać, tu chyba. Tutaj? No i tu wybierasz grubość kromki. No i ciągnie. No i będzie taki, no i spoko. Zrobiłeś worek teraz.
Michał. Nie, no ja już nie mam więcej pytań. Zobaczcie. Ale czemu? Zjesz taką jedną kromkę i się najesz. Marek nie załatwił, nie? Marek zawsze wszystko zrobi, no. Inaczej niż wszyscy. Ale czemu? No, ale jak no byliśmy za Kopanem, bardzo fajne fajdy chleba były. No. No i tu masz dokładnie taką samą fajdę chleba, no. Bo tak. Źle włożyłem. No, zamiast... A jak pachnie? No nieważne właśnie, no. Jedna kromeczka na siaku. Uśmiałam się z tego, jak to zaczęło, to takie fajdy kroi. No po prostu źle położone, ale nie szkodzi. Jest wesoło. Ale wiesz, że niektórzy nawet bułki tu kroją? Bułki? Na TikToku to lata. No, to trochę. Wizyta na stacji, trzeba dotankować. Powiem wam, że mam takie wrażenie, ale nie wiem, czy to tylko wrażenie, że jak tankujemy tą 98, to spalanie jakby trochę wyjątkowo smalało. Nie chcę. 10,98 po 7,29 za litr. Jak teraz tankujemy auto, to od razu jedziemy do stacji kontroli pojazdu, wyjaśnić pewną rzecz, mianowicie związaną ze Skodą jeszcze. Ale to wam powiem już, jak będę w aucie, bo tutaj chyba ten dystrybutor coś będzie zakłócał dźwięk lekko. O! Ile weszło? 51 litrów. Jeszcze przy okazji przemyjemy te szyby, bo powiem wam, z podróży to tu tyle muszek jest, a wycieraczki, tak jak już ostatnio wspominałem, no nie dają rady jakoś. Coś mi... Szyba umyta, czyściutka. No i co, od razu świat lepiej widać, nie? Za takiej szyby, Marzenko. Tak. To możemy jechać, jeszcze muszę tu ją od środka chyba przetrzeć, bo tu jakieś takie paluchy są czyjeś moje. To chyba twoje. Ale nie ma przynajmniej już muszek. Jedziemy, no i słuchajcie, wracając do tematu. Jak wiecie, we wrześniu ubiegłego roku okazało się, że jest problem z licznikiem w naszej Skodzie. No sytuacja, wiecie, poszła na policję, do prokuratury, do sądu. Zostało wszystko umorzone, wyjaśnione, zamknięte. My szczęśliwi, że jest wszystko dobrze, bo to, wiecie, było sprawdzane. No i super, nie? Teraz wystawiłem auto na sprzedaż. I tam na tym portalu jest coś takiego, że weryfikuję auto. No ja sobie zaznaczyłem, żeby to było zweryfikowane, no bo wiecie, co ja mam do ukrycia, nie? Wszystko jest tak, jak trzeba. No i super. Nagle przychodzi mi mail, że dane się nie zgadzają. No i wracając do tej weryfikacji, że jest coś nie tak, bo dane w cepiku są niezgodne, coś tam nie pasuje. No to sprawdzam, grzebię, mówię, może źle ten WIN wpisałem, no bo wiecie, tam te O0, coś takiego, wszystko się zgadza, wszystko pasuje, data rejestracji, wszystko jest tak, jak trzeba. Pierwszy rejestracji. No i potem patrzę, wchodzę na ten cepik, a tam mi po prostu wisi ten pieroński licznik. Nie wiem, mieli to prostować, mieli tam oni, tak mi przynajmniej ten policjant mówił wtedy, nie? Pamiętasz, tak, w tym wrześniu, tak. Że jak to będzie wyjaśnione, prokuratura, wszystko, to oni kierują pismo do cepiku. I wtedy tak. Kierują pismo do cepiku, żeby skorygować ten licznik, no bo oni mają takie uprawnienia. No a tu się okazuje, że ten licznik dalej wisi, jak wisiał, nie? Znaczy, w ogóle jest taki problem, że tam jest komunikat, że się nie zgadza. Pierwotnie był licznik ten wyższy, z racji tego, że policjant źle wpisał podczas kontroli, dobra. Potem pojechaliśmy na przegląd, no i wpisał ten, co był faktycznie na naszym liczniku. No i te liczniki się nie zgadzają. No i idziemy teraz to wyjaśnić, co z tym dalej robić. Czy mamy my pisać do tego cepiku? Nie, czy no to... chyba powinniśmy podejść na policję, tam gdzie ale to jak na już... ten komisariat, gdzie to było wyjaśniane, gdzie skąd też była cała sprawa. No i oni chyba powinni. No ja też tak myślę, bo tak miało być na początku, że to oni będą prostować już. Jak wiecie, wszystko się sprawy tamte. No więc ja uważam, że to jest jedyna droga na razie. No a najgorsze w tym wszystkim jest to, że sytuacja wyszła znowu jak przez przypadek, jak sraczka. Bo my żyliśmy już ze świadomością, że wszystko jest wyjaśnione, uregulowane, a tu się po prostu dalej bujamy teraz z tym. No a tak jak Marzena to mi mówi, a wszystko tym bardziej, aha, żeby tak auto zamknąć. Tym bardziej, że dostaliśmy pismo, że sprawa jest wyjaśniona, umorzona. No ale nie wiem, czy to pismo nie poszło tego cepiku, czy jak teraz, co jak, no. No to tak właśnie jest potem, nie? Ktoś tutaj ma zrobić, a to leży, no.
a ty się, człowieku, z tym bujaj. Także wszystko wiemy. Pan nam powiedział tu z punktu kontroli, że mamy iść tam na policję, gdzie to było wyjaśniane. No on jest, on tylko wpisuje na bieżący stan licznika i nie jest w stanie tego zmienić. No ale nam też chodziło o to, żeby gdzie to wyjaśnić, no bo wiecie, co z tym teraz zrobić? No i pan też się dziwił, że... No, że to jeszcze wisi, czy pół roku porad minęło? Jakie pół roku? Prawie rok. Wiesz, to był wrzesień, a już jest maj. Końcówka maja. A to dalej nie ten. No. Także jedziemy teraz na ten komisariat. Akurat tu w okolicy jest, więc podjedziemy, zapytamy się, chociaż wiecie, znowu będzie takie dywagacje, nie? A proszę iść tu, proszę iść tam i takie odsyłanie z punktu w punkt. Najgorsze jest to, że obawiam się, że tak jak wtedy to trwało niespełna 2 miesiące, tak teraz też to będzie trwało niespełna 2 miesiące. No. No to nie jest śmieszne. No właśnie to nie jest śmieszne. Ale to wiecie, jest bardzo irytujące, naprawdę. Gdybym wiedział, to bym od razu w tym październiku zaczął to robić i byłoby wszystko wyjaśnione już w tamtym roku. No ale ja myślałem, że oni to zrobili, tak jak mieli zrobić. Albo gdzieś to zaległo, albo co? Nie wiem. Albo może jeszcze inaczej to się załatwia? No tam są, powiedzą inaczej, nie? Tu nas odesłali na komisariat. Z komisariatu chociaż powiedzą, pan żeby też mówił do cepiku pisać. Komunikacji, nie? No ale tam, wiesz, na komisariacie mają wszystkie dokumenty z tą sprawą. No ja wiem, ja uważam, że policja. A tam znowu jest... oni są zieloni, no nie, bo co oni wiedzą o tym? No że oni mają, policja chyba ma możliwości takie, żeby... I ostatecznie wylądowaliśmy w miejscu, gdzie nie powinniśmy wylądować. Które chyba nikt nie lubi, komisariat policji. Nie, no w ogóle jakieś urzędy, tutaj, no. Tak, urzędy, ale no my jesteśmy konkretnie, idziemy do komisariatu, bo tutaj w tym komisariacie było prowadzona była sprawa. Także tutaj idziemy się dopytać co i jak, czy tu w ogóle cokolwiek załatwimy. Czy zostaniemy odesłani znowu do kolejnej instytucji, to się okaże. Sytuacja wyjaśniona. No i jak się wyjaśniło wszystko? Wyjaśniło się, słuchajcie, w ten sposób, że ostatecznie ten stan licznika zawyżony musi pozostać w cepiku. Nie ma opcji go usunięcia, skasowania, bo nikt na dzień dzisiejszy nie wie, jaki faktycznie wtedy był ten stan w momencie złego wprowadzania. Także musi być ten stary, no i musi być ten aktualny, który był wpisany na przeglądzie we wrześniu. A że mamy też informację o umorzeniu tego postępowania, o tym, że to był błąd. No. To możemy się podzielić tym ze sprzedającym w postaci ksera, no i tym skupującym, przepraszam. No i ostatecznie nikt nie powinien mieć z tego względu problemu, z racji tego, że policjant czy kontrola zawsze dotyczy ostatniego stanu licznika w cepiku, który już jest prawidłowy. Ale przepisy są co najmniej dziwne. Zawsze dostaje po dupie taki szary obywatel. A i tak myślę, że tacy cwaniacy się znajdą i są, którzy właśnie kombinują wiedzą, przy licznikach. A jeszcze wiedzą, kiedy co sobie przekręcić. No i co? W każdym razie jedziemy do domu. Sprawa wyjaśniona. I tak to pozostanie w tym cepiku już na wieki wieków. Amen. No i proszę bardzo, przyszła paczuszka z klejem. Takie małe opakowanie, kupiłem 2,5 kg. Więc powinno zupełnie wystarczyć i można spokojnie tapetować. Ale powiem wam, że dzisiaj przez tą sytuację z wyjaśnieniem tego stanu licznika, no chyba 2 godziny w plecy jesteśmy. Także dzisiaj dużo już nie zrobimy raczej. Jutro musiałbym się tylko tam pogipsować przynajmniej, żeby to się, wiecie, fajnie wysuszyło, zrobiło. Bo inaczej znowu jutro będziemy nic nie możemy zrobić, bo będziemy czekać, aż to się wysuszy. Ale tak jest często, nie? Jak to mówią, człowiek myśli, Pan Bóg kreśli. No, także jedziemy na śniadanie. Może. No, a ja już czuję głód. Marzenkę już głowa boli. Zjadłbym konia z kopytami, gdyby mógł. Znasz taką pisaneczkę? Nie, znaczy to powiedzenie znam. Klej rozpakowany, tak się prezentuje. Tak jak już mówiłem, bardzo wydajny, bardzo dobry, mocny, nie kapie, nie ma z nim roboty, wystarczy pudełeczko otworzyć wałeczkiem na ścianę, tak, a potem tapetę się klei, nie? Tak to. Tu Marzenka przygotowuje śniadanko, znowu będzie kolorowo, matko, jakie dobroci, same pyszności. Papryczka nam się kończy. O, to trzeba kupić, woda się już gotuje na herbatkę, a ja idę do pokoju obejrzeć, jak tu sytuacja się prezentuje. No, powiem, że przez noc nic się nie zmieniło. Dobra, więc plan jest taki, żeby te wszystkie dziurki, co tu są, zrobić pierwsze gipsowanie dzisiaj, a potem się będziemy jeszcze, jakby zostanie trochę czasu, bawić z tymi tapetami, bo akurat tu na tej stronie jest mniej gipsowania. Tu jeszcze muszę ten krzyżyk ściągnąć,
No i tą tapetę też będziemy zrywać. Najwięcej będzie dłubania z tymi otworami, które pozostały po ledzie. Jak tu kabel był przeciągany, to musiałem takie dziury porobić. Ale to sobie jakoś damy tu radę. To się zagipsuje, to się wszystko tu przegipsuje. Te małe dziurki się zrobi, no a potem się będzie jeszcze bawiło o z tym. To jest najgorsze. O. I tak po kawałeczku do celu. Tam się już talerze tłuką. Chyba się zmywarka robi. No, rozpakowuje się, bo się myło. Także ja biorę się za gipsowanie, a potem przychodzę na pyszne śniadanko w wykonaniu Marzenki. I jeszcze, aby ktoś był ciekawy odnośnie tego kleju, to koszt takiego opakowania 2,5 kg 69 zł. Mniejsze dziurki już wszystkie przegipsowane pierwszy raz. Marzenka woła mnie na śniadanie. Tu już zdemontowałem jeden kabel, bo będzie lampka taka przy łóżku, ale będzie tylko pojedyncza. Bez sensu dwie. Ho, 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 jakie tu dobroci. Proszę, łosoś. Jest i sałatka. Są warzywka, kanapeczki. Bierzemy się za jedzenie smacznego. Za mną bałagan. Na głowie wałek. Postanowiłam sobie trochę podnieść grzywkę. Najczęściej właśnie to robię za pomocą wałka. I tak troszeczkę ona mi faluje. Kawę dopijam, tu ogarniam sobie w kuchni. Marek tam gipsuje. Zrobiłam mu pyszną kawę. Mam nadzieję, że pyszną. Dobra. I idziemy do Marka. Zobaczymy, jak z tym gipsowaniem u niego. Muszę tylko przekazać mu kubek. O! Wyrównane, ale naprawdę tak, masz rację, że to w kamerze wygląda przecudnie. No mówię ci. Ej, ale ty uważaj na to. Dobra, to łóżko wytrzymuje bez problemu. Czekaj, a co ty właściwie zagipsowałeś? No takie dziurki na razie, a to jest pierwsze gipsowanie, jeszcze drugie będzie. Teraz muszę przejechać tym. Takie dziurki. Wykładzić to, żeby a proszę, ja mam dla ciebie kawusie. No. Maria, jak powiem co tak, tak się 2 na 10. Pff. Ale wiesz, że tam serca włożone 1000 na 100. Mhm. A co, oddajesz? To co, nie smakowała ci? Nie smakowała, bardzo dobra. Bo to jest z kapsułki. Lekko przestudzona. No Marku. O, widzisz, tu było takie, taka szpara była. Ale teraz pytanie zasadnicze. Znaczy ja wam powiem tak. Gdybym miał teraz tą ścianę, to ta ściana by normalnie szła do demontażu w całości, bo tu te płyty falują. To chodź, tu jest zrobimy. To nie ma sensu. Tu jest napchane za dużo waty szklanej między płytą a ścianą i on powybijał. Marek na bogato szedł. No, słuchajcie, to był pierwszy, tu się uczyłem kłaść płyty w tym pokoju. Ja tak łażę, bo ja podziwiam ściany, wiesz. A powiedz mi teraz pytanie zasadnicze. Czy plan na dzisiaj zostanie wykonany? Tak, no, tylko zostało jeszcze do ściągnięcia ta tapeta. Ale jak on głaszcze te ściany. No dopiero by głaskał. Tak? Tak jak ty się dziennie głaszczesz, to byś miał idealne do makijażu. Marek mówi o głaskaniu, że ja twarz głaszczę. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, czy ja coś na siebie nakładam, jakieś podkłady, bardzo rzadko. Jeżeli już to w weekendy nakładam podkład, codziennie staram się jakiś bronzer, czy jakiś rozświetlacz, ale bez podkładu i tylko puder taki sypki, który ma zniwelować właśnie to takie świecenie się, bo bardzo, bardzo często mam tutaj to sebum mi się bardzo wydziela na czole. I tutaj na brodzie, nosie, także świecę się. I podkłady na twarz stosuję rzadko, chociaż mam kilka, ale to tak jak mówię, najczęściej w jakieś weekendy, jak jesteśmy w domu, mam więcej czasu po prostu na to, żeby się zmakijażować. Dobra, tymczasem Marek pracuje, no to ja mu nie będę przeszkadzać, idę do kuchni. Ale właśnie, bo kobiety bardzo często zwracają uwagę na to, co jedzą, żeby było zdrowe, nie? Ja tylko powiem, mężczyźni ja powiem też. Tylko jedno. Czy ktoś się zastanawiał nad tym, jak na przykład ubrudzicie swoje ciuchy kosmetykami, które na siebie nakładacie i tego nie idzie sprać? Czym to jest spowodowane? No tym, że... Takiej dobrej jakości chemią, która tak dobrze wnika, że nawet proszek i woda nie są w stanie ale wiesz, jak kryje wszystkie syfy, wszystkie przebarwienia no, na twarzy. Kryć może kryje, ale wiesz. Ja powiem tak, że są różne kosmetyki, są takie bardziej może pro, eko i tak dalej. No ale jakby nie było, no ten kosmetyk zawiera w sobie jakiś pigment. Jeżeli na przykład mówimy o
podkładzie, że są podkłady różnego stopnia, o różnym stopniu krycia, że używa się jeszcze korektorów na przykład pod oczy i tak dalej, i tak dalej. Więc ta cała... A pamiętasz, co ci pisali o tej twojej farbie? Bez amoniaku, że jest gorsza niż ta z amoniakiem? No tak, właśnie, ja już kiedyś mówiłam o tym na filmiku, że jest gorsza niż niby, z amoniakiem, bo tak, ta farba niby to lepsza, bez amoniaku, podobno dłużej wnika w strukturę włosa, ale też zawiera jakiś tam enzym, jakiś dodatek, który ten włos zafarbia. No i pod wpływem tego, że ten jakiś to tam enzym, on się jakoś tam nazywa na M, tak długo pozostaje i w strukturę włosa wnika, on ten włos rozpulchnia. No i w ten sposób go też niszczy, więc lepiej jest używać niby to farb z amoniakiem, bo amoniak śmierdzi, amoniak też jest szkodliwy i niedobry dla naszych włosów, ale on działa stosunkowo krótko, no. Ale mnie to gdzieś zdziwiło, bo ja też byłem zwolennikiem, nie? Że nie ma śmierdzieć, ma być zdrowo i temat się okazuje. No właśnie, gorsze. I sam mówi, ale capi, a się okazuje, że to capienie to lepsze niż a najlepiej capienie. Naturalny kolor włosów, mówię ci. Siwy. Na dzisiaj wszystkie prace już zakończone, Marzenka tu się ładnie ubiera. A my słuchajcie, idziemy jeszcze do pokoju. Czego nie jesteś zadowolona z tego? No z tej ściany, z tych prac, bo tu jeszcze mnóstwo zostało. Jutro, Marzenko, gruntujemy to. Ale Marek, to nie może spokój. Tak być, bo po prostu zobacz, ile tu jest jeszcze tego papieru spod tej tapety. Ale to nie ma sensu. Malować kredensu, uwierz mi. Skupować. Ktoś. Ale wiesz, że tu i tak będzie ten. No ale wiesz, no, jak ja to widzę, to mnie to tak po oczach, nie? Spoko. Jest, słuchajcie, uważam, dobrze zagipsowane, wyczyszczone, cała tapeta pościągana, łącznie z tą częścią nad drzwiami. Jutro to jeszcze raz gipsuję, gruntujemy i pojutrze malowanie. O nie. No i Marzena tak potrafi, słuchajcie, cały czas podchodzić. Nie, podchodzi. No to mi tutaj... I patrzcie teraz, patrzcie, ile tu się tego zerwie. No. Patrzcie na to. Nie, jeszcze w międzyczasie wyczyściłem całkowicie odkurzacz, bo powiem wam, już był tak zajechany, ale tu jest wszystko wyczyszczone, umyty pojemnik, umyty filtr, także teraz to się ładnie powinno do jutra wszystko wysuszyć. Tak to zostawię na oknie, żeby to był przewiew powietrza, to też się przesuszy, no i będzie na jutro ok. Dobra, to jedziemy, nie? Tak, jedziemy, zbieramy się, wszystko gasimy i widzimy się w aucie. Przyjechaliśmy na miejsce i słuchajcie, dzisiaj nagrywamy kolejną, nie wiem jak to nazwać, rolkę, shorta, TikToka, co kto woli, nasmakujemy. Dzisiaj odwiedzimy stare miejsce, także będzie w nowej odsłonie. A tu jeszcze wiecie, po co musimy mieć ten bilecik. No, a tak, aha, to nie, bo bilecik może tam sobie. Bardzo się ze mnie śmieje, wiecie? Dobrze, idziemy. My już na miejscu. Miejsce znane, lubiane. Marzenka się pyta, co bierzesz. Ja mówię, wszystko, panda, z karty. Nie, no słuchajcie, ja bym wziął... Marzenka, ty stawiasz na flaki, tak? Jej, no one były tak pyszne, z grana padano flaki. A bo ty już je jadłaś, ja jeszcze nie miałam okazji. To jest nowość teraz w karcie. Także to i na pewno wpadnie druga nowość u mnie, czyli... Zobaczycie. Dobra, to zobaczycie, co u Marzenki wpadnie. U mnie nie wiem. No oczywiście. Staweczka? Nie wiem, co jeszcze wydać, szczerze mówiąc. A nie mówię. Wiesz? No zupa, no nie wiem. Bo ja już wiem. Dobra, ja postawię na tą cebulową, bo to jest tu standard właściwie. Klasyka. Cebulowa jest bardzo dobra tutaj. Dobra. Dobrze, to dla mnie... Wszystko wybrane, zamówione, słuchajcie. Przyszła teraz przystaweczka, jak widzieliście. Bardziej czekadełko bym powiedział. Lemoniada też zamówiona. No i co? Wystarczy poczekać, ale zobacz, że tu się teraz ludzie zdzieją. Tu jest jakaś impreza chyba. Nie, myślę, że tu jakaś grupa taka mówiona na spotkanie, czy tam na wspólne tam... Wysiadowanie. Gadki, także... My w ogóle to miejsce znamy, bo tutaj już mieliśmy okazję. Marek urodzinował, Michasia urodzinowała, także... Nie? Znane, lubiane. Dobra. No, wszystko czekamy wybrane, na jedzenie. Czekamy na jedzonko. Przystaweczka, proszę bardzo, jak pięknie wygląda. A jak smakuje? Są nasze dania. U mnie jest zupa cebulowa z grzanką, natomiast Marzenka postawiła na flaczki. Pyszne flaczki. One są z parmezanem, dobrze mówię? Nie, grana padano. A grana padano, ale z parmezanem też mogą być ostatecznie. Ale pyszne są, po prostu wow. Także zajadamy, nagrywamy, a materiał pojawi się już wkrótce, także zapraszamy na kanał. Gotujemy, smakujemy. Smacznego.
na moim talerzu dzisiaj takie pyszności, owoce morza. Powiem wam, zmieniło się tu w karcie, ponieważ kiedyś były kalmary i nie, krewetki na patelni. Teraz zrobili taki miks i powiem wam, tych owoców morza tu jest naprawdę sporo. A u Marzynki klasyka. Przepyszne cepeliny. Co na górze jest? Jakaś cebulka? To jest boczek, tak. Cepelinki z trzech różnych rodzajów mięs i creme fraiche. Także ja sobie robię tak, myk. I myk smacznego. Dobra, a ja zajadam, powiem wam, rewelacją. Ja owoce morza ogólnie lubię. Marzenka nie za bardzo. Krewetki lubię. A ja lubię tak. I kalmary. I krewetki lubię. I nawet takiej w postaci wąsowatej, jak im podadzą. Małże dla mnie są. Małże są dobre, kalmary są dobre. Małe, no jak się mówi? Zapomniałem. Ośmiorniczki, o, też bardzo lubię. Chyba. Pyszny obiad zjedzony, a my teraz idziemy na zakupy. Znaczy Michał idzie na zakupy. A ja idę poczekać na Michasie, aż ona zrobi zakupy. Gdzie sobie jest swoje sklepy? Nie, no pójdę coś poglądać. Słuchajcie, idziemy na pewno odwiedzimy jakieś sklepy, gdzie można coś kupić do domu, jakieś, wiecie, kubeczki, talerzyki, takie cudawianki, więc... To, koszuleczki kolorowe. Koszuleczki? Nie, ostatnio kupiłem, także na razie zapas jest. No chyba, żeby się coś wyjątkowego trafiło, ale to się okaże na miejscu. A Marzenka nam się wybyła, znikła. A jednak są jakieś nowe zapachy, widzę kwiatowe, czy tylko dekoracja jest? Dobra, wąchamy, a bergamotka tu jest. Dobra. Przyjemny zapach, taki lekko kwiatowo miętowy. Ten mi się kojarzy z sauną parową. Nie, ten nie. Także ten jest chyba najładniejszy, powiem wam. Bardzo ładny. Także bergamotka. A tu tego jest świeca, o, szklane, opakowanie, powąchamy. Bardzo ładny zapach, nie wiem czy nie skuszy. Teraz jeszcze widzę, że jest świeca w takiej wersji z dwoma knotami. No i ta, którą na początku oglądałem z jednym knotem. Powiem wam, że te się dużo lepiej spalają. Tu są akurat stare zapachy, tu też, to już też mieliśmy okazję widzieć. Czyli nowości mamy tylko tutaj. Wam jeszcze pokażę, co to za zapachy. No ten mi się średnio przypadł do gustu. Ten jeszcze mógłby na upartego być, ale ten jest najładniejszy, ten biały. Mi wpadła w oko taka ciekawa. No nie wiem jak to nazwać, brytwanka, ale dziwnie, to nie jest brytwanka, na kurczaka prawdopodobnie. Tu jest taka kratka, kładzie się, no i dzięki temu chyba ten cały tłuszcz schodzi w dół z kurczaka. Bardzo fajne. Ile to kosztuje? 60 zł. No i tu są takie dekoracje, można powiedzieć balkonowe, ogrodowe, można zawiesić na ścianie, położyć jak to chce. Ciekawe to wygląda, dosyć kolorowe. Taki księżyc. Oj, słońce, motyl. No można by było coś z tego kolorowego zrobić i fajnie by się nawet prezentowało. Czas na kawę, proszę bardzo, flat white. No ale ta kawa, powiem wam, zaskoczy wszystkich tu obecnych. Bezkofeinowa. Tak, bezkofeinowa w ogóle. A propos ostatniego filmiku, piszecie mi dużo informacji, wiadomości. Właśnie co z tym nadciśnieniem, no że po pierwsze powinnam coś zrobić i po drugie piszecie o yerbie, że może za dużo suszu, że yerba może powodować takie skutki. Dalej, no piszecie mi też o tym, żeby na przykład zastosować dietę niskowęglowodanową, bo ona obniża ciśnienie, muszę poczytać, szczerze mówiąc. Także, no. Marzenka od razu mi tu podsunęła. Ja mówię, kupię na pół. To jest ptyś pistacjowy. I gdyby nie, że pistacjowy, to bym nie kupił. No właśnie, ja stwierdzam, że Mariusz ostatnio coś ma fazę na pistację. Dzisiaj jakieś ciasteczka z kremem pistacjowym, a to pączuś. Ostatnio ja w ogóle lubię pistacje. Orzeszki pistacjowe. No jak to nie? To no tam lubię. Schowałeś. No, no lubię. Także taka kawka tu oczywiście kofeinowa. A to jestem ciekawa, jak się prezentuje w środku. Tak? No, mogę? No pewnie.
O. Ty. A to chyba tak ją otworzę. No to teraz to musisz zjeść, Marzenko. A to mi wygląda na kokos. Myślisz? Nie, to ma być wtyśliwe. A, to smacznego. Jakiegoś czasu w domu. Ja zdążyłem zmontować daily vloga, którego oglądacie. Ale co tu Marzenka robi ciekawego? No, coś bardzo ciekawego, coś bardzo dobrego. Tylko muszę wymienić misę, bo troszeczkę zmieniam sobie proporcje mojego biszkoptu. Po prostu biszkoptu, ten przepis jest na kanale u nas. Ale ja nie potrzebuję takiego wysokiego. Zrobię go w tej formie, ale żeby nie był taki wysoki, zrobię zmniejszenie ilości jajek, mąki i cukru. Dokładnie z trzech jaj? Tak, to jest prosty przepis, dokładnie z trzech jaj, ale teraz chciałam powiedzieć, że z trzech składników. Bardzo szybki, prosty, tylko misę sobie zmienię, bo mam troszeczkę mniej i ten, nie, ta łycha do ubijania mi tutaj nie wszystko utrzepała. Gdyby się ktoś zastanawiał, co to będzie za... Po co w ogóle ten cały biszkopt dzisiaj? Otóż będziemy nagrywać przepis na pyszne ciasto. Powiem wam, to jest ciasto kojarzę z latami dzieciństwa. Jak chodziliśmy do takiej znajomej od mojej mamy na ogródek, to tam latem, to słuchajcie, zawsze było to ciasto. Po prostu coś takiego, rewelacja. Przepis na biszkopt znajdziecie w opisie tego filmu, także serdecznie zapraszam, kto jeszcze nie miał okazji widzieć na kanale Gotujemy. A tu Marzenka wybija jajeczka. Teraz jeszcze resztę składników, bzygbzyk i gotowe. Nie, najpierw cukrem. No ja wiem, ubijamy jajka, słuchajcie, z cukrem, potem dajemy mąkę. Koniec, zero proszku do pieczenia, zero jakichś spuchniaczy, innych cudów, a biszkopcik wyjdzie idealny. Tylko tak jak Marzenka mówi, on nie może wyjść za wysoki. Ale tutaj bardzo ważnym elementem jest dobre ubicie jajek z cukrem. To musi być taka bardzo fajna, puszysta, no nawet masa powiem. No, dobra. Tak się prezentuje biszkopt, a raczej masa, ciasto. Tak, ona musi już iść do pieca. 180 stopni, około. No, w przepisie głównym mam 20 minut, ale że mam mniej ciasta, to muszę pilnować i zobaczymy. Może damy 12. No i się robi ciasto. Sobie. Nie szkodzi, będzie piękny biszkopcik. Słuchajcie, to jest zawsze moja robota. O, właśnie skończyło się grzeć. Ja jakoś nie lubię tego robić. Słuchajcie, Marzena tego nie lubi robić, ale nie wiem czemu. Tak bo ja mam obawy. Bo będziemy teraz ciepać... Tak, ja zawsze, słuchajcie, robię coś takiego, proszę, tak wyszedł biszkopcik, i żeby on nie klapnął. O, i on już nie klapnie, nie? Wow, przepiękny, suchy, bo patyczek jeszcze był tutaj sprawdzony. Marek jest odpowiedzialny za ciepanie biszkoptem. Czyli trzeba nim rzucić, dlatego żeby ten pęcherzyki, tak, wyszedł w momencie. Para pęcherzyki powietrza, które tu jeszcze są, cyk i za jednym zamachem. To musi być z tak z 20 cm. Szlak to musi być. I to musi być po prostu puszczone na taki najlepiej kamienny blat, bo... Nie, na podłogę to nie jest. Na podłogę, nie na panele, na wykładzinę, bo mam... mieli ślady na winyla. No, bo od razu się stopi. Także my do jutra czekamy na pysznego biszkopcika. Odgruzowuje się właśnie. Powiem wam, o co chodzi. Czasami jest tak, że potrzebujecie znaleźć jakiś dokument, jakiś papier, a że tych dokumentów mam trochę różnych, wiecie, i rachunków, i jakiś pism, i jakieś rzeczy z pracy. No. I tak się odgruzowywuje. Mówię, co tu tak cicho w tej kuchni? Michasia tam u siebie, Marek. Zobaczcie, co on robi. Marek ma jakieś zajęcie. Słuchajcie, Michaśka mi dała do rozplątania łańcuszek. Aha, ale wiesz, że ja widziałam jakieś na TikToku coś takiego, jakąś szpilką ktoś, wiesz? No ja to palcami już rozplątałem praktycznie. Aha, już to jesteś na dobrej drodze. No to był tak zwany knotel, czyli taki pęk. Taki pęk, nie? Tak. No i to jest, słuchajcie, na perłę. Michaśka dostała perłę. A to dostała od Hani, Miłoszka, Mateusza i Paulinki. Z nadmorza. Nadmorza i po prostu o. A to takie było?
To było, Michaśka, może to się sprzątało w trakcie, może podróży. A, bo tam jakieś, wiecie, to było do wydobycia jakoś tam, no. No i popatrzcie, co. Także za... Marek się z tym męczy. Ciekawe, czy wy macie sposoby na takie splątane łańcuszki. No, no już jest dobrze, widzisz? Już jest. No i dzieci, a ja tutaj tak tylko przejadę, jest, zobaczcie. Jest, popatrz. No proszę, teraz ideolo. Teraz trzeba tą perłę włożyć. Tak, no to wkładamy komisyjnie. Czekaj, czekaj. Tu jakoś coś się tam... No, bardzo ładne to jest. Tutaj, to wiesz, od góry chyba. Nie, nie, to się musi otworzyć. Dobra, wiesz? To Marek otwiera, a tymczasem zobaczcie, jaka piękna sałatka. To już uzależnienie od tej sałatki jest. Tak, kolacja Marka, przepyszna. Trzeci dzień chyba. Nie dość, że przepiękna, bo kolorowa, z owocami. Tu są plastry gruszki z oscypkiem, pychotka. Wszystko tu jest takie zdrowe i smaczne, ale mnie tutaj zapachy dochodzą. Pysznego piszkopcika. Jutro będziemy... Co? A co, nie możesz tego otworzyć? No nie, słuchajcie, rozplątanie tego łańcuszka nie było takim problemem, jak otwarcie tego koszyczka. A, jest instrukcja. No tak? Jest instrukcja, tylko że ja tak otwieram i to nie idzie tak otworzyć. Poczekaj, może ja. A nie chcę siły użyć za bardzo, bo no tak, się bo może... No a to jest tam... jakoś tak zapieczone. Ostatecznie udało się to zrobić, ale no niestety trzeba było takimi małymi obcęgami rozszerzyć, włożyć perłę, bo za Chiny to się nie dało otworzyć. No przepiękna. No ładnie wygląda. Ładna taka ozdoba, nie? No to... Jest. No i nie wypadnie, nie? Żeby ona nie wyleciała, bo... Nie, ona nie wypadnie, o. Bardzo ładnie się prezentuje. To się nie otworzy, nie ma takich szans. Fajny jest ten, bo właśnie no, coś widocznie jest gdzieś zapieczone i tego się nie dało otworzyć. Ale ostatecznie jest finał, proszę bardzo. Ładna pamiątka z nadmorza. Z Rywala chyba. No, ja dzisiaj wparzyłam z dwoma jajkami na miękko. Udało mi się ugotować, bo to nie jest wcale takie proste. Wprawdzie jajka można ugotować sobie w Thermomixie, ale dzisiaj stwierdziłam, że zrobię sobie je w garnuszku. No i oczywiście jakby to mogło nie być inaczej, no to jedno mi pękło. Ale łapka w górę dla Marzenki za ugotowane jajka na miękko. Wyszły właśnie idealnie te jajka. Ty. No. Ty. Jest, no. A ciekawe, czy można dać łapkę w dół właśnie w tym challenge'u? Nie, chyba nie. Nie, bo to tylko łapki łapka w górę. Także możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Także tak, Markowi życzymy smacznego wieczornego, my się z wami żegnamy, widzimy się w kolejnym daily vlogu. Czyli już jutro. Co dzień przyniesie? Tego no nie wie właśnie. Nikt. Właśnie, tego nie wie nikt, także do zobaczenia, dobrej nocki. I pamiętajcie, koniecznie zostawcie... Jest. Chyba naprawdę pokoju. Zawsze mu wychodzi, no. A spróbuj ty. Masz nie, czas, no. No ale jak tak? Ty jakoś tak tym paluchem no, machasz. Uwaga. O, ale powoli. Raz. I otwierasz. Dwa. No i pa, pa.